W związku z tym, że od ostatniego jakby spotkania po tym pożarze, gdzie tutaj pan burmistrz przyjechał z ofertą pomocy i zadeklarował konkretną pomoc, ja wtedy złożyłem taką no jakby deklarację, że ja osobiście prywatnie pomocy od gminy na ten moment nie potrzebuję i za tą pomoc dziękuję. Natomiast oczekuję, że zaczniemy rozmawiać na temat projektu dla młodzieży, która z tego miejsca tutaj korzystała i złożyłem taką propozycję. Tutaj w tym miejscu, gdzie się znajdujemy, jest obok tego mojego stawu działka gminna i ona jest określona jako rekreacyjna 10 arów. Ja mówię, proszę na tej działce, żebyśmy po prostu takie miejsce, jak było tam, gdzie się odbył pożar, żebyśmy w ramach jakiegoś wspólnego projekt to odbudowali. No i w związku z tym, że no, miesiąc za miesiącem mija, nie było żadnej jakby reakcji na ten pomysł i żadnej jakby następnej propozycji, ani spotkania, ani no nic się w tej sprawie nie działo. Natomiast ja coraz częściej zacząłem dostawać takie informacje od pracowników gminy, czy taka, że ja po prostu odmówiłem pomocy, przyjęcia pomocy od gminy. No to się w którymś momencie zdenerwowałem, jak dowiedziałem się, że burmistrzowie mimo całej tej jakby akcji tych wszystkich problemów i własnych też zaniedbań przyznali sobie jeszcze na koniec, na początek roku podwyżki, albo radni im przyznali bez mrugnięcia okiem, to stwierdziłem, że po prostu muszę coś powiedzieć, muszę coś zrobić. Napisałem maila, że w związku z taką sytuacją nie będę po prostu takiej sytuacji akceptował i nie mam zamiaru płacić podatków w ramach takiego obywatelskiego nieposłuszeństwa, dopóki nie zaczną jakby rozmawiać realnie, a nie tylko medialnie. Bo medialnie możemy się wypowiadać nawzajem wszyscy, tylko nic z tego nie będzie.